Cześć, z tej strony Cubeson X, a dzisiaj kolejny odcinek z Terrarii. I tak, trochę się zmieniło poza odcinkiem. Dobra, dobiję szlamy i zaraz dopowiem wam, co się zmieniło. Po pierwsze, tutaj dodałem drzwi, więc takie trochę są teraz takie bardziej pokoiki. Też zdobyłem sztandar, bo zabiłem tam 50 zombie. Też krasnala jakiegoś znalazłem ogrodowego. Nie wiem, pojawił się... Zabiłem go i dostałem coś takiego, że teraz stoi. Też pozdobywałem trochę soczewek poza odcinkiem. Jeszcze mam dwa kryształy many, bo znalazłem te gwiazdy z nieba. No i poprzerabiałem je. Co jeszcze się zmieniło? Trochę tam żelaza pozdobywałem, trochę tego, trochę cydy i trochę srebr. Chociaż srebra to nie pamiętam, czy to chodzi. Dobra, nieważne. Ale to trochę pozbierałem po prostu. No i tak, chciałbym trochę na odcinku użyć te dwa kryształy many, więc to zrobię właśnie i mamy już teraz 60. Nawet jak nie będę magik, to teraz się przyda, jak nie to nie. Lepiej mieć więcej niż mniej. No i też trochę pokopałem jeszcze tego tunelu, tej dziury i no i dochodzę do jakiejś jaskini. Coś tam widać już, a jakąś wodę, więc to jakoś to będę to się przekopywał. Będziemy się jakoś przekopywać i już mamy właściwie jeden miecz do Zenita, czyli miedziany krótki miecz, który miałem tutaj, ale właściwie i tak już nie będę z niego korzystał, bo mam parasolkę w końcu. No i na potwierdzenie to macie, o. Na Zenita idzie. Tylko, że to jeszcze jest dosyć spora droga. Jeszcze muszę zdobyć zakręty miecz, pszczelisz przymierzenie, gwiezdną furię, siewce, ostrze jeźdźca. To wiem, że to... Wiem, jak niektóre zdobyć, chociaż część też nie pamiętam do końca. Na przykład zaklętego miecza. Chociaż mi się wydaje, że zaklęty miecz się gdzieś znajdowało w jaskini. Pszczelisz przymierzenie jest to chyba od pszczoły. Jakby taki jest boss, że jest pszczoła. I też się z nim walczy. Gwiezdna furia też nie pamiętam. Siewca to chyba tam jak z taką rośliną dużą. Ostrze jeźdźca to jest po rajdzie z tymi, z takimi, z potworami takimi, wiecie, halloweenowymi, no. Przełamanie oporu, tego nie pamiętam. Gwiezdny gniew, kotomiecz i teraz ostrze. No, gwiezdny gniew wygląda jakby był trochę z tego, z meteorytu coś robione, ale mówię, do końca nie pamiętam. No nawet nazwałem, że miecze na Zenita. No tak, czyli mamy tak naprawdę, można powiedzieć, że 1/10 na Zenita. No więc jakiś rozwój jest. A w dzisiejszym odcinku chcę po prostu, o co to? Pinki. Co się stanie, go zabije? Czemu ma jakoś dziwnie dużo HP? Żeby nagle jakiś, nie wiem, boss się nie zrespił. A, po prostu dużo żelu miał. Papierowy samolot. Aha, nawet samolot papierowy dostaje, co mogę sobie rzucić? Okej. Okay. Więc dzisiaj idziemy szukać tego albo Corrupted Biomu, albo Crimson, czyli szkarłatnego. Dlatego, żeby znaleźć jakby takie miejsce do craftowania, między innymi właśnie tej rzeczy, do której można jakby, żeby można było właśnie tworzyć, jak to, respawnić kokuszul. Chociaż wiecie co, teraz zauważyłem, że mam właściwie sporo pieniędzy, to zostawię. A co to takie? Ruda złota! Aha, zabierz slime'a, który miał rudę złota w sobie. Aha, ciekawe, no. Nie spodziewałem się tego. No już mamy złoto tak naprawdę. Więc no, mi się wydaje, że nawet szybko nam to idzie. Mamy sporo pieniędzy. Kolejny slime kamikadze na balonie. No co, przetopimy jeszcze tą rudę złota, no i idziemy szukać tego biomu. To teraz na poważnie idziemy na wyprawę. Co może mogę jeszcze wziąć? Może... A, mam potkę powrotu. Czy coś jeszcze brać? Pochodnie mam właściwie. Czy jakieś bomby? Nie no, myślę, że nie już. Okej, okay, to idziemy. Ja bym poszedł w lewą stronę, bo bardziej mam ją odkrytą. Jak nie będzie po lewej stronie, to pójdziemy na prawą stronę. Będziemy przechodzili przez biom zimowy, ale po prawej stronie to też jest pustynia. Dosyć niebezpiecznie tam jest. No ale no właśnie. Dobra, to tak sobie przejdziemy przez tą... przez tą wodę. Topiąc się. Co to? Z rozgniewanym lecz. Tylko, że to dziennicę daje, a nie mlecie. Co dziennica? Pewnie lepsze tłumaczenie, jak wszystko w Terrarii na polski przetłumaczone. A, tu już chodzimy na biom zimowy. Ej, ta muzyka w biomie zimowym jest fajna. Aha, świetnie. Wlecieliśmy na coś, na siebie. No, zobaczcie, co tu jest. O, serduszka. Dobra, ja bym tu pokopał trochę rzeczy właśnie. Przydadzą się do podbudowy. Okej, shuriken.
Miedź. Dobra, tutaj wejdę na ten lód. Okej, trochę pieniędzy pozdobywałem. Wejdziemy sobie jeszcze tutaj. Idziemy dalej przez ten biom zimowy, który ma świetną muzykę, świetny podkład. Właściwie jak wszystko w Terrarii. O, jeszcze miksturę powrotu dostałem. Okej, już wychodzimy z biomu zimowego na taki zwyczajny. O, ale skarpa. Jak się zlatuje fajnie. O, jest skrzynia. Dużo skarbów jest, jeszcze tam jest skrzynia jakby co. Dobra, to może tutaj od... Dobra, jak tutaj jestem, to od tej zaczniemy. Okej, to mamy jedną skrzynię. I tutaj jeszcze co mamy? Puszka robaków. A, do łowienia. No, do łowienia się przyda. Okej, coś takiego zostało. 35% mocy przynęty, 25% mocy przynęty. Torba ziół, coś takiego też dostaliśmy. O, drewniany bumerang. To jakbym jeszcze trochę pozdobywał tych rzeczy, to jeszcze... jakbym miał jeszcze te gwiazdy, to by był lepszy, no, magiczny bumerang. Okej, coś jeszcze pozdobywał. O, mikstura górnica. A, kopania. Zwiększa. Ej, co mnie bije? Okej, już... Już nieważne, ja wezmę sobie krzyba. O, co mnie bije, nic nie widzę. O, i mamy drzewo, takie ciekawe dosyć. Tam dalej też może być. A więc co, na razie tutaj zostawimy, tak. Nieustraszony stołek. Czekajcie, bo tu są... Nagle wszystko nam przyleci tutaj. Ja bym tutaj, czekajcie, ja bym tutaj się zabudował na razie. Mniejsza mikstura powrotu, mikstura granat. Okej, sobie wezmę wszystko. Mikstura budowania. Okej, mamy też bumerang. Więc nie wiem, za co wezmę. Nie, na razie tutaj zostawię. Dobra, ja na razie tutaj bym zobaczył, co jest na dole. To się tak kończy. Czekajcie, mam jeszcze tu skrzynkę. Cyny i silna włócznia. To jest to samo właściwie. To mogę wziąć dwa razy to samo, ale czy... Czy jest sens? Nie wiem. Ważne, że mamy trochę drewna. Będzie na podbudowę w razie czego. Tutaj mamy też żelazo, więc sobie wykopię. Okej, teraz zobaczymy, co się jest głębiej. Coś na pewno, ale już chyba nie będę... Jest woda, tylko dobra, to razie to jakoś tak tutaj jeszcze nie ma wiele rzeczy. Wiem, że można tutaj coś znaleźć w tym drzewie, ale właśnie nie pamiętam co. Dobra, mamy tutaj te... mamy te oczy, ja bym je zeszczelił. Forma trochę taka mi się zrobiła. Soczewek. Jeszcze z drugiej strony, ale nie mogą... Nie może przejść. Dobra, będzie dużo many i dużo pieniędzy. I dużo soczewek, już mam 14 w ogóle. A jeszcze może się na coś innego przydadzą. Może ja bym wyszedł stąd. Ja bym tu postawił pochodnie. Co chwila tutaj te głupie oczy latają. Demonicznie. Okej, to idziemy dalej. Chociaż nie wiem, jak jest kurcze głęboko. No ja wam nie powiem, ale... O, no i od razu gwiazdy z nieba kolejne zdobyłem. Mogłem właściwie to sobie wziąć. No i nie pomyślałem, trudno. Lecz. Dobra, musiałem się uleczyć. Traf to. No w końcu. W końcu trafiłem, teraz jeszcze zombie. No tutaj skrzynia, ale no nie mogę z tymi oczami. Dobra, mamy jakąś książkę. Mamy zombiaki. Czekaj, zaraz ginę, no zaraz. No. Są hamami oni wszyscy. Żyć dajcie człowiekowi, a nie. Okej, dziękuję. Czekajcie, szybko, potka kolejna. No idź, 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 idź. Wychamy, no. Ja nie mogę. To idź szybciej, to ty śmieciu. Aj, zginąłem. Dobra, już jestem przy tym miejscu, gdzie umarłem. Między, też poza nagraniem, też sobie przerobiłem ten bumerang na zaczarowany bumerang, gwałtowny zaczarowany bumerang. No i zostaje większość rzeczy i też wziąłem miksturę blasku i miksturę sowy, tak. Żeby nie popełnić tego samego błędu co wcześniej. Więc co, teraz podbuduję się tym śniegiem, zobaczę co tutaj jest też zresztą. Też może sobie wezmę... Srebro jedno. A, jeszcze... Da, linia lina spnącz. Mamy tu jakąś też wysepkę jakieś, na której są drzewka. Ja to ciekawie. Dobra, idziemy dalej szukać tego... Albo korupcyt, albo... O, właśnie o to mi chodziło. No to chyba jesteśmy nawet przy tym. Pamiętam, tylko... Żeby nie zrobić głupiej rzeczy. Nie wpuszczę ci dopóki nie zdejmiesz mojej klątwy. A, to jednak nie tu. To ja sobie wejdę. Wróć do sobie, jeśli chcesz wejść. Czyli to nie tutaj chyba, ale czy jakbym poszedł dalej, to czy by się coś stało? Pamiętaj, że jak chyba wejdę dalej, to może się coś stać złego.
Więc tak na razie to właśnie nie chciałbym ryzykować. Chociażby było ciekawe, jakby mnie to zaatakowało. Pamiętam, że tu coś atakowało, ale co to ja nie pamiętam. No dobra, uważaj, że wiesz co, że ja cię trochę ten pookradałem. Tak, tylko teraz jak przejść? To się raczej nie zniszczy. A, to się raczej zniszczy. To my się przekopiemy po prostu. A jeszcze wam nie mówię, że tą kaktusową zbrojkę też zdobyłem poza nagraniem. Tylko, że ja nic nie widzę. A, ci oświetlę, dobra. Ale jestem chamem teraz dla niego. Rozkopuję jego ten zamek. O, czyli jest crimsonowy, dobra. Teraz weź wszystko. Ja muszę pewnej rzeczy znaleźć. Ja wiem, jak ona wygląda mniej więcej. Wiem, że tego nie mogę skopać na razie. Muszę mieć mocniejszy kill off. O, pyskostwór. Ja szczerze tego potwora nie pamiętam na przykład. To mniej więcej pamiętam, ale... Okej. Kręg. Ja nie wiem, czy ja nie zginę tutaj. Za szybko, a poza tym dobre, nie będę nic mówił. Tak, w krzaki w złe wszedłem, no to... Właściwie... Czekajcie. Poczekajcie, bo ja ten... O. Nie żyjesz. Tutaj powinno być. Złota moneta. O! Ile z pieniędzy dostałem? 16 złota. Świetnie. Ja bym trochę pozdaczał. Teraz, żeby jakiegoś głupiego ruchu nie zrobić. O, i mamy to, czego szukałem właśnie. Tylko czy ja się przekopię? Odpowiedź brzmi... Nie. Dobra, mamy jednego przeciwnika tylko. Się rozprawimy z nim. Kurde, pająk. Pająk se idź. My tutaj nie chcemy dodatkowego towarzystwa. Znaczy ja nie chcę, pewnie oni chcą, ale ja to nie oni, oni to nie ja. Dobra, ja to cię z tego pozabijam tak szybko jak się da. I dobra. O, i właśnie. No i to był cel naszej podróży. Czy ja mogę cię wykopać? Bo wtedy mi zadałeś HP dużo. No, to dobrze, no. Może jeszcze dalej pójdziemy. Pamiętajcie, że ja mam miksturę powrotu, więc w razie czego to ja szybko wrócę się do domu. To nie ma z tym w ogóle żadnego problemu. Tylko ja muszę najszybciej stąd wyjść, żeby nic się nie stało, bo tutaj nie czuję się bezpiecznie, powiem wam. No tutaj to się nie czuję bezpiecznie, szczególnie jeżeli jaka muzyka się zmieniła. A muzyka sporo zmienia. Dobra, pójdziemy sobie dalej. Nadal mnie śledzicie? Teraz jesteśmy w ogóle na innym biomie. A wy nadal mnie śledzicie. No dziwni jesteście. Wkurzyli naprawdę mocno. Dawaj, no. No i mamy jakiś kręg. Nie wiem, co może z tego kręgu. A! Hamburger dostałem. Hamburgera dostałem, no. I w następnym odcinku, Boże, zrobię z nim walkę. Pierwszym bossem w tej grze. Oczywiście w domu, bo... W razie czego, jak będę tracił coś tam, pieniądze głównie. No to od razu będę miał, wiecie. Obok dom i tyle. Zobaczymy gdzie. Dobra, zbliżamy się do końca lewej części mapy. Myślałem wczoraj, żeby zrobić. Bo to jakby nagrywam dzień po dniu ten zapas. I myślałem sobie, czyby zrobić po prostu tego. Że całą mapę zwiedzoną, czyli całą. A właściwie to nie, to lepiej nie. Śpiący Charlie, śpiący wędkarz. A zadanie mogę mieć. No go obudziłem. Czekaj, bo to jest Tosh Bushel. Może się do czegoś przyda. Mamy żółwie. Wiem, że tam głęboko pod wodą to są te. Jest skrzynia, są jakieś. No rzeczy po prostu. A my zbierzemy sobie te Tosh Bushel. Chociaż wiecie co? Może to nie na teraz. Bo tonę. Czekajcie, ja wiem, jak to zrobię. O, widzicie? Oni nie przedostaną się, będę ich bić. Czekajcie, bo. Pająk. Pająk, idź. Kuźde. To ja wrócę tutaj, bo nie chcę tracić złota. Dobrze, już jestem z powrotem. No i znowu chcą mnie atakować. Tylko. Kurde, mam problem. Może dołem jakoś wejdę. Bo muszę zobaczyć. Może jakoś od tyłu wejdę. Mam problem. I to nie mało, ja muszę tyłem jakoś wyjść. Okej, aha, zniknęli. Albo poszli na in... A, zniknęli! No, świetnie. Przecież przez chwilę mnie nie było. Właściwie był dobry pomysł. Dobra. Tutaj zostawiam grób, nie przenoszę go, żeby było wiadomo, że tu zginąłem. A nie gdzie indziej. Lecz na razie ja idę tam szybko po... żeby przerobić te respiarki. Dobra, ja bym szybko poszedł po prostu przerobić te właśnie. I okej. I mamy trzy. Mam nadzieję, że wystarczy. No i po prostu w następnym odcinku to
Będziemy ten właśnie walczyć z nimi. A to na dzisiaj by było na tyle. Więc dzisiaj właśnie zrobiliśmy te przywoływarko Kokuczulu. Pozwiedzaliśmy lewą stronę mapy. No i co, to by było na tyle. Jeszcze może sobie przerobię te gwiazdy na kryształ many. I mamy 100 na 100 chyba. Nie pamiętam do ilu maksymalnie można tę kryształ many użyć, ale do iluś na pewno. Ale do ilu ja nie pamiętam. Ja nie pamiętam do ilu. Schowam te rzeczy i do następnego odcinka. W następnym odcinku będzie walka z tym Kokuczulu i będziemy zwiedzać prawą stronę mapy. Tak. Widzimy się w następnym odcinku. Żegna Cubes on X. Pa.